czas świętowania zakończonych żniw. To święto rolników, którym jesteśmy wdzięczni za pracę i trud ich codziennego dnia, za dbałość o plony i o zwierzęta. Ale to też święto mieszkańców, którzy aktywnie włączają się w pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Radosne święto pełne wdzięczności, podczas którego właśnie podzieliliśmy się chlebem dożynkowym upieczonego z tegorocznego zboża. Przynosimy Pani Wójt, ten piękny bochen chleba, jako symbol naszej pracy i potu. Ten chleb dała nasza ziemia, nasze pole. Niechaj więc go zawsze będzie dostatnio w każdym domu i na każdym stole. Oto w Pani ręce ten dar oddajemy. W imieniu całej gminy go przekazujemy. Dziel nim mądrze i sprawiedliwie, nie za dużo, nie za mało, aby nam wszystkim nigdy chleba nie zbrakowało. Dziękuję starostom naszej uroczystości. Pani Patrycji Łopyta i panu Erykowi Mostkowi, młodym rolnikom z naszej gminy, za to, że reprezentowali właśnie tę społeczność pracującą na roli. Obrzęd dożynkowy prowadził jak co roku zespół Ale Babki z Czeszowa, który dzisiaj występował w towarzystwie kapel mistrzów. Był to niezwykle energetyczny i bardzo przyjemny występ. Jestem ogromnie wdzięczna 15 sołectwom za wspaniałe wieńce dożynkowe. Czegoś takiego w historii naszej gminy dawno nie było. 9 sołectw przygotowało domki. Pięknie im też dziękuję, bo to jest kilkudniowa praca. Praca, podczas której spotykali się, wspólnie decydowali, łączyli się, poznawali. Praca ta stworzyła też lokalne społeczności. Coś, co na tym bardzo nam zależy. Ostatni rok to nie tylko wielkie inwestycje. Ostatni rok to też wybory sołtysów i rozwój życia społecznego i kulturalnego w naszej gminie. Powstały nowe koła gospodyń wiejskich, które aktywnie włączyły się nie tylko w przygotowanie dożynek dzisiejszych, ale poprzez wszystkie zabawy, imprezy, festyny. Za to w dniu dzisiejszym serdecznie dziękuję. Chciałam serdecznie pogratulować i podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości. Spośród aż 15 wieńców najpiękniejszy wieniec wykonało sołectwo Cielętniki, następnie Zawonia i Czeszów, ale przed wszystkimi chylę czoła za trud ich pracy, gdyż praktycznie wszystkie 15 były wspaniałe i bardzo okazałe, strojne, barwne, wykonane z naturalnych produktów. W konkursie na najpiękniejsze domki dożynkowe pierwsze miejsce zajął Czeszów, następnie sołectwo Pęciszów i Złotów.